Siemano. Siemano. Kotek, ja ci jeszcze nie pokazałam. Ty, ale teraz tutaj, cię widać. Tutaj też jest anomalia. Dlaczego? Jest pod górkę, a jedzie się jak z górki. A no. Siema w nowym vlogu w ogóle. Pokażę wam, jaka nasza wichurka jest piękna. Zobaczcie. Widzicie? Jedzie samochód. No to słuchajcie, muszę złapać się, bo ja nie jestem biegła w kręceniu i wprowadzeniu jednoślada czy jednośladu się mówi w prowadzeniu. To każdy mówi. Dobra, każdy niech sobie mówi jak chce. No. Jest. Kochaniu, ja to nie lubię, jak ty tak robisz. Tak wężykujesz. I co jest? To jest. Lecimy na rowerku do mamuni, bo dzisiaj jest dzień mamy. Więc po drodze ogarniamy cmentarze. Jedziemy do tatunia u Kania. Do moich rodziców, bo ja mam obydwoje na cmentarzu. A później na dzień mamy do mamuni. Do Krysiuni, do mamuni. I na rowerkach jedziemy, mamy 15 kilosów, nie? Do mamy twojej. No to skasuj, bo będziemy patrzeć. Także... Słyszymy się później. Zobaczcie, jak to jest pięknie u nas. Nasza wichurka to jest. Dobra, słyszymy się później. Jadę z prędkością, zobaczcie, 18 na godzinę. I mam trzeci bieg, czyli trzeci dzień, bieg pomocy. A mam biegów do 6 chyba. No ale powiem wam, że dużo łatwiej się jeździ. Chociaż tyłek boli jak na zwykłym rowerze, ale podobno ma się przyzwyczaić. Ale dużo łatwiej się jeździ na elektrycznym. Ruch jakiś jest, a nie muszę się tak męczyć, także mnie pasuje. Łukaniu, a tobie? Co? Pasuje ci mój ruch? Że się z tobą ruszam, a nie męczę? Okropnie. Nie faluj tak, bo ja nie lubię, jak ty tak falujesz. Taki bachor jesteś. Niegrzeczny. No. Dobra, widzimy się później i słyszymy. Tuszki kupiliśmy mamuni. Łukaszek pakuje. Ty nie możesz tego przygnieść, bo tak wstać, żeby nie podnieść tych kwiatów. Bluzę ci mogę wziąć do siebie. To weź mi proszę cię. To dawaj, wkładaj mi do... Tu się odpina to. Do góry się, na dół się podnosi. Nie tak, Łukaniu. Na dół tym. O. W człowieku to ja wiem, znałem się, jak ty miałeś 2 lata. Dobra, proszę... przelej wodę do bidona. My już w mieście jesteśmy. Już mamy niedaleko. Ile jechaliśmy? Chwilę, nie? 15 minut. Tak? 15 minut. Tak? Nie, dłużej. No tak. 15 minut jechaliśmy? No, no mówię. Ja ci to tłumaczę. Dawaj, wypijemy. Dobra, do później. Dojechaliśmy. Słuchajcie, wjeżdżamy do piwnicy. Zostawić rowery i patrzcie, mi się światło zmierzchowe zapaliło. Bo ja mam taki system, że światło mi się zmierzchowe zapaliło. Łukaniu, w piwnicy mi się światło zmierzchowe zapaliło. Bo ciemno, nie? Zobaczcie. Patrzcie, samo się zapala. O, bo się zmierzch zrobił. Dobra. Czekajcie, muszę was zostawić, bo nie daję rady. Jedną ręką. No i wjechaliśmy na cmentarz. Jadę do swojej mamy. Świeczuszka kupiona. I lecimy. Cmenka już, wyszła już. Słuchajcie, wróciliśmy z rowerów i z miasta od rodziców, od mam, z dnia mamy. Nigdzie dzisiaj nie wyjeżdżaliśmy, ponieważ jest to święto Dzień Mamy. To są jedne z niewielu świąt. No, standardowo bateria mi, słuchajcie, siadła, więc musiałam polecieć zmienić baterię. Ja już jestem w domciu, przyczepę z tyłu widać. Więc na czym ja to skończyłam? A na tym, że dzisiaj jest dzień mamy i byliśmy u naszych mam. Moja niestety nie żyje, Łukaszka żyje. Staramy się obchodzić niektóre święta i odwiedzać swoich bliskich. Więc dzisiaj jest akurat piątek i dzień mamy, więc nie pojechaliśmy. No i druga rzecz, nie mogliśmy pojechać, bo nasza Olga wróciła z 5-dniowej wycieczki. Więc musieliśmy ją odebrać wieczorem dzisiaj. Właśnie ją Łukasz przywiózł z wycieczki, a że jest nieletnia, więc ją trzeba odebrać spod autokaru.
więc musieliśmy dzisiaj zostać, ale jutro jedziemy. Coś tam Łukaniu wymyślił, tylko ja za bardzo nie wiem co. Pewnie dogramy wam do tego vloga, ale chcę wam się pochwalić, słuchajcie, wywiadem w Polskim Karawaningu z nami. Także zapraszam do oglądania. Jak mi się uda, to wkleję link w opisie filmu, żebyście sobie zobaczyli wywiad z nami. I w związku z tym wywiadem i o tym już jak już tak ględzę, to wam powiem, że bardzo dużo ludzi was pyta się, chce nam zadać sporo pytań. Takich pewnie też i prywatnych, i może związanych z karawaningiem. W każdym razie chętnie na nie odpowiemy, bo i prywatnie do nas piszecie, i na wszystkich jak to się mówi? No na Instagramie i na Facebooku też nam prywatne pytania zadajecie, więc może umówmy się tak, że piszcie do nas pytania i prywatnie, i w komentarzach. Zadawajcie nam pytania, a my po prostu nakręcimy wam taki odcinek, taki vlog z odpowiedziami na wasze pytania, bo już nam walnęło ponad 2000 subskrypcji. Dla nas to jest ogromna ilość was. My jesteśmy wdzięczni za każdego subskrybenta, każdego szanujemy, więc też oglądacie nas i pewnie też chcecie trochę wiedzieć na nasz temat. Chociaż nam to się wydaje, że na tych filmach jest dużo pokazane i dużo siebie odsłaniamy, ale jeżeli są jakieś takie pytania, na które możemy wam jeszcze udzielić odpowiedzi, gdzie was coś tam nurtuje, no to chętnie nagramy takiego, to się Q&A chyba nazywa, tak mi się wydaje, ale nie wiem. W każdym razie, jeżeli macie jakieś pytania do nas, to zadawajcie je w komentarzach pod tym vlogiem i prywatnie też, bo wielu z was pisze do mnie prywatnie, więc macie kontakt ze mną. Zadawajcie nam pytania, a my je wszystkie zbierzemy do kupy i wam po prostu nakręcimy takiego vloga. Tylko żeby tych pytań było sporo, no bo jak będą tam 2, 3 czy 4 pytania, no to nie ma sensu kręcić specjalnego vloga na temat trzech pytań, bo pewnie te odpowiedzi nie będą nie wiadomo jak długie, nie? No, w każdym razie zachęcam was do komentowania i do zadawania pytań w komentarzach, no i prywatnie ci co chcą i do obejrzenia naszego wywiadu w Polskim Karawaningu. U nich na ich stronie na Instagramie jest wywiad z nami i u nich na Facebooku Polski Karawaning też jest ten wywiad, ale ja wam udostępnię linka z tego wywiadu z Facebookiem. Słuchajcie, zbieram się, bo cały dzień byliśmy dzisiaj na rowerach. Muszę jeszcze odebrać z Radomia samochód, bo go zostawiłam do wymiany kół na letnie. Późno trochę, ale no tak mi się zeszło. Więc jadę, Łukaszek mnie zawozi i jeszcze po drodze chcemy zrobić jakieś zakupy, no bo jutro chcemy zaraz po śniadaniu wyjechać, więc musimy dzieciakom ogarnąć zakupy w domu i sobie na wyjazd. Lecimy na króciutki weekend, gdzieś bluziutko, potem wam powiemy gdzie. Także co, to do później. Jeszcze wam powiem, że zrobiliśmy dzisiaj 36 km na rowerach. Oczywiście dodam, że elektrycznych, jak ktoś nie wie, a ogląda nas, nie wiem, pierwszy raz ten odcinek, bo ja się nie nadaję na zwykły rower. Ja bym nie zrobiła chyba nawet 5 na zwykłym rowerze. W każdym razie zeszło mi 40% baterii, bo jak przyjechałam, jak wyjeżdżałam, miałam 100, a jak przyjechałam, to 40%, bo zostało mi 60. Rowery ładujemy, bo zabieramy je jutro na wyjazd. A co jeszcze wam chciałam powiedzieć, że nie jeździłam na pełnym biegu, bo ja mam tak jakby 6 biegów wspomagających. Nie jeździłam na pełnym biegu, bo te pełne biegi to się dodaje, jak się jedzie gdzieś pod górę. U nas jest raczej teren płaski, więc jeździłam na trójeczce. Ale powiem wam, że mój rower wspomaga do 30 km na godzinę, a Łukania do 25. I jak ja na przykład jechałam 28 km na godzinę, no to on już musiał swoją siłę pedałowania włożyć w swoje pedałowania. Bo ja nadal miałam wspomaganie, bo mam do 30. A wydawałoby się, że jego lepszy, bo i droższy, i bardziej skonstruowany, i te Boscha, nie Boscha, jakieś nie wiadomo co. Ja bardziej wybrałam rower pod kątem wyglądu, czyli że jest czarno-różowy. Moje kolory. Mój kolor różowy, także bardziej się do tego, a wychodzi na to, że mam lepszy. A jeszcze mam to światełko zmierzchowe. Widzieliście, jak się w piwnicy u mamy zapaliło, jak chcieliśmy zostawić rower, jak szliśmy na górę na ciasto. Więc, a Łukaniu nie ma tego, także ja mam lepszy. Tak mi się wydaje. Do później. Kto tu jest? Ty, jak musisz się ogolić i tak, jak dziad wyglądam. No, jak dziad borowy. No. Siemano z naszej sypialni.
Dzień dobry. Dzieciaki tam są. To już jest drugi dzień. Następny dzień po dniu mamy, słuchajcie. My w łóżku u nas. Wyjątkowo, nie? Witamy się z naszego łóżka. Z domku na stacjonarnego. Co to jest, kotek? O, plany chyba się nam zmieniają. Co planujesz? Bo ty jesteś... Pokażę wam, co to jest. Supa chcesz kupić? Sup wycieczkowy. Wycieczkowy? Sup wycieczkowy, dwie osoby plus dziecko. O matka, skąd my dziecko weźmiemy? Planujemy jakieś dziecko? Ja nie wiem, planujesz jakieś dziecko? Ale jaki wielki. No. 370. Bo nasza Olga to chyba nie jako dziecko się zalicza. Dziecko. Słuchajcie, pokażemy wam, co dostaliśmy wczoraj od dzieci na dzień mamy. Pokaż, kotek. Próbowaliśmy to wczoraj. 210 kg wyporności ten sup, ty. Zobaczcie, dostaliśmy taką grę. 5 sekund dla dorosłych. Tak jak wibrator wygląda. Ale wiecie co, to chyba dla nas to się powinno nazywać 10 minut. Bardzo ciężkie pytania są. Jak my to wczoraj próbowaliśmy zagrać w to z Łukaniem, wieczorową porą, przy wineczku, to słuchajcie, jakie pytania są. Na przykład, wymień 3 sytuacje, w których fajnie jest poczuć ból. No weź to w 5 sekund. A wiecie, ile to jest 5 sekund? Poród. No teraz, bo żeś w goglach wczoraj wziął. Już nie ten. To jest 5 sekund, słuchajcie. Zaraz wam pokażę, ile to jest 5 sekund. 5 sekund to jest tyle. No, to jest 5 sekund. Albo na przykład wymień źródła powstawania plam. W 5 sekund. No to są takie pytania zaskakujące. No, okay. Albo wymień 3 znanych dziwaków. Łukasz, Łukasza tata i Łukasza dziadek. No i kto? No wy dziwaki jesteście. Wymień 3 rzeczy, które można postawić. Ciężkie są te pytania, takie, znaczy zaskakujące. No postawić to szklanka, dzbanek. No teraz, bo żeśmy to wczoraj ogarnęli. I oczy w sup. No, 3 godziny żeśmy to ogarnęli. Następne pytanie. No, następne pytanie jest. Wymień 3 zastosowania lubrykantów. Jak ja nawet nie wiem, co to jest lubrykant. To nie jesteś na Micha, czy się maluje? Nie. Tam to się chyba nazywa inaczej, no. Lubryk. Dobrze nam z tym siwym z tyłu. Do twarzy. Z tym tyłem? Tak, z tym tyłem i z dzieciakami, które na nas patrzą z góry, nasze dzieciaki tutaj. Góry. To chyba był prezent na dzień mamy. Chyba to był prezent, ten obraz. Był prezentem chyba na dzień mamy 2 lata temu, tak? Mhm. Od dzieciaków dostałam, a w tym roku dostaliśmy, z racji tego, że jeździmy na ten karawanik, to dostajemy już takie rzeczy do używania, które nam gdzieś tam mówimy dzieciakom, że sobie kupimy, i dzieciaki to gdzieś tam sobie rejestrują w głowach i nam później to kupują na różne okazje. Cieszymy się z tego tytułu, bo my lubimy praktyczne prezenty. Pamiętam, jak budowaliśmy dom, a mówiłam ci, że widzowie chcą nam zadać trochę pytań. Tak. To niech zadają pytania, nie? W komentarzach i prywatnie, jak chcą. Jakie pytania? Na przykład, tak, na przykład, jak, no na pewno, słuchajcie, zadawajcie nam łatwiejsze pytania niż w tym 5 sekund. Na przykład obwód twojej głowy. Co to znaczy? Obwód twojej głowy. Weź. No, także zadawajcie nam te pytania. Będziemy wam odpowiadać, oczywiście. Zbierzemy te pytania do kupy i wam odpowiemy. Ale co ja chciałam powiedzieć? Co ja zaczynam powiedzieć, bo zgubiłam wątek. Lat temu 20, jak się budowaliśmy, słuchajcie, to pamiętam, że na dzień mamy dwie toalety w domu, na górze i na dole, i pamiętasz, co sobie kupiliśmy, jak się urządzaliśmy na dzień Świętego Walentego? Po kiblu. Po kible sobie kupiliśmy sobie na tamte czasy takie bardzo drogie kible. No i z racji tego, że my jesteśmy praktyczni, to kupiliśmy sobie po kibelku. Żeby było ciekawiej. Zobacz, kotek. Szymonek przyszedł do nas. Zobacz, Szymciu. Patrz. Szymon. Znasz jakąś odpowiedź na 5 sekund? No. O, czai się. Nie, tyłku ma. Nie, on jest. Patrz. Dobra, słuchajcie, my wstajemy, bierzemy się, bo jest cieplutko, jest fajna pogoda. I dzisiaj mamy plany. Mieliśmy gdzieś pojechać, ale nie wiem, czy nam się to uda, bo już jest późno. A jakiegoś lenia dostaliśmy w tyłek. I chyba pojedziemy po tego słupa? Niedostępny w sklepach stacjonarnych. Niedostępny w sklepach stacjonarnych? Mhm. Że to tylko, no to nie ma co jechać.
Albo można pojechać, zobaczyć jeszcze na miejscu, jak to wygląda, różne inne, co? No i chyba dzisiaj to będziemy mieć taki dzień, bo powiem wam, że wczoraj sobie wieczorkiem, jak siedzieliśmy, próbowaliśmy w tą grę 5 sekund, a dla nas to powinno być 5 minut, ta gra. Wymień 3 zastosowania kajdanek. No to jest jakieś proste, chociaż też takie zaskakujące pytania. I wymyśliliśmy, że zrobimy sobie taki weekend organizacyjny. Więc zabieramy was ze sobą i będziemy tutaj organizować sobie na przyszły weekend wyjazd. Będziemy tutaj organizować organizowanie. No, no organizujemy organizowanie. Dobra, słuchajcie, kończymy tego vloga z dnia mamy i zapraszamy do następnego. Jak już będziemy bez piżam i coś wymyślimy. Także trzymajcie się. Pa, pa.